Wieści dotarły do Stanów Zjednoczonych. O agenturalnych oskarżeniach Donalda Tuska wobec Donalda Trumpa dowiedziało się szersze grono Amerykanów. A to za sprawą m.in. portalu Washington Reporter, na którym zamieszczone zostało tłumaczone na język angielski nagranie, na którym Tusk mówi o zwerbowaniu Trumpa przez rosyjskie służby. Powiemy też o krajobrazie powyborczym w Stanach Zjednoczonych. A tam wciąż bardzo gorąco. To jest Ekspres Republiki. Emilia Wierzbicki, witam i zapraszam. Amerykańskie media przypominają krytyczne słowa Donalda Tuska pod adresem Donalda Trumpa. Polski premier chciałby o tym zapomnieć, ale rodzi się wiele pytań o przyszłość polsko-amerykańskiego sojuszu po wielkim powrocie republikanina do władzy. Donald Trump i republikanie w miażdżący sposób powrócili do władzy. Okazuje się, że zwyciężył też w Arizonie, co oznacza, że wygrał we wszystkich kluczowych stanach. Aktualnie ma na swoim koncie 312 głosów elektorskich. Ukraina zaatakowała Moskwę co najmniej 32 dronami. Czasowo zamknięte zostało największe lotnisko w stolicy. To największy jak dotąd ukraiński atak dronów na rosyjską stolicę. Jest reakcja episkopatu na śmiertelne pobicie księdza Lecha Lachowicza ze Szczytna. Śmierć ta z ludzkiego oglądu jest pozbawiona sensu, napisał przewodniczący Komisji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Wygrana Donalda Trumpa w wyścigu prezydenckim w USA stawia wiele pytań o relacje władz Polski z nową administracją Białego Domu. Amerykańskie media cytują wypowiedzi Donalda Tuska, który w kampanii wyborczej nazwał nowego prezydenta USA rosyjskim agentem. Dziennikarze za oceanem przypominają także dobre relacje polskiego premiera z Władimirem Putinem. Washington Reporter przypomniał słowa Donalda Tuska i podkreślił, że polski premier teraz nie chce o nich pamiętać. Nagrania jednak już obiegły świat. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu. Takie wypowiedzi mogą mieć wpływ na relacje polityków koalicji 13 grudnia z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy Donald Trump trzyma w sobie urazy? Byłbym nieszczery, gdybym powiedział, że nie. Że Donald Trump nie jest człowiekiem pamiętliwym, że jest w stanie machnąć ręką na tego typu wypowiedzi. Rodzi to pytania nie tylko o relacje dyplomatyczne ze światowym mocarstwem, ale także o bezpieczeństwo Polski. Nowy krajobraz polityczny to jest poważne wyzwanie dla wszystkich, szczególnie w kontekście ewentualnego zakończenia konfliktu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Decyzje Stanów Zjednoczonych w tym temacie będą kluczowe dla bezpieczeństwa w naszym regionie. W tym kontekście bezcenne są dobre relacje Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Przez większość czasu będzie koordynował również i współtworzył politykę zagraniczną Polski przyszły prezydent. I dlatego tak ważne jest, kto będzie wybrany przez Polaków. Nowego prezydenta Polski wybierzemy w maju przyszłego roku. Donald Trump kompletuje wyborcze zwycięstwo i bierze wszystkie kluczowe stany. Na zliczenie głosów z Arizony trzeba było czekać 4 dni. Wyniki z tego stanu oficjalnie kończą wyborczy serial wielkim zwycięstwem republikanina, który już wybiera współpracowników. Sensacyjną propozycję, choć nie od Donalda Trumpa, dostała Kamala Harris. „312 głosów elektorskich i miażdżące zwycięstwo Donalda Trumpa oficjalnie stało się faktem. Najdłużej z ogłoszeniem wyników czekała Arizona, która jeszcze do wczoraj liczyła głosy, ale w końcu i ten stan przyznał, że republikanin okazał się bezkonkurencyjny. Donald Trump will become the 47th president of the United States. Jest jeszcze czas na radość, ale Trump już myśli o spełnianiu kampanijnych obietnic. Walka z inflacją i nielegalną imigracją to najważniejsze zadania. W ciągu najbliższych dni republikanin skompletuje skład swoich najbliższych współpracowników. Wybierze m.in. sekretarza stanu. Tu szansę ma senator z Florydy Marco Rubio. Sekretarzem obrony może zostać Michael Waltz, prawnik specjalizujący się w bezpieczeństwie narodowym. Trwają też przygotowania do przekazania władzy. Prezydent Joe Biden rozmawiał telefonicznie
telefonicznie z Donaldem Trumpem i zaprosił go do Białego Domu na przyszły tydzień. Po druzgocącej porażce demokraci nie widzą politycznej przeszłości dla Kamali Harris. Prawdopodobnie dostanie szansę powrotu do wymiaru sprawiedliwości i zostanie sędzią Sądu Najwyższego. To dożywotnia funkcja. Zrezygnować można tylko z powodów zdrowotnych i wkrótce zwolni się jedno miejsce. Zanim Harris wkroczyła do wielkiej polityki, była prokurator generalną stanu Kalifornia. W Warszawie na Placu Piłsudskiego upamiętniono ofiary katastrofy smoleńskiej. W uroczystościach wziął udział m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Obchody zakłóciła dobrze znana grupa prowokatorów, zwolenników koalicji 13 grudnia. Przy pomniku smoleńskim i pomniku Lecha Kaczyńskiego w ramach akcji Kwiaty Pamięci klubowicze Gazety Polskiej z całego kraju złożyli znicze i kwiaty. W obchodach brali udział także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Bronili prawdę o Smoleńsku i bronili godności tych, którzy zginęli. Zginęli w Smoleńsku z ręki Putina. Na Placu Piłsudskiego grupka zwolenników obecnego rządu przy bierności policji zakłócała wystąpienie prezesa PiS. Obklejono także pomnik smoleński. Wieczorem w stolicy odbędą się także społeczne obchody w przededniu Święta Niepodległości. W planach jest wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję, panie premierze. Jest reakcja episkopatu na zabójstwo księdza prałata Lecha Lachowicza. Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda złożył kondolencje najbliższym duchownego i skomentował tragiczne wydarzenie ze Szczytna. Brutalne pobicie, które w konsekwencji doprowadziło do śmierci, wymaga jednoznacznego potępienia i ukarania sprawcy. Nie ma miejsca w cywilizowanym i chrześcijańskim społeczeństwie na akty przemocy i brutalności. Śmierć ta z ludzkiego oglądu jest pozbawiona sensu i tylko Boże miłosierdzie oraz prawda o tym, że Bóg stał się człowiekiem i umarł za nas, może tej śmierci nadać sens. Duchowny był wieloletnim proboszczem parafii świętego Alberta w Szczytnie. W poprzednią niedzielę został zaatakowany i pobity po odprawieniu wieczornej mszy świętej. Archidiecezja warmińska poinformowała wczoraj o śmierci kapłana. 27-letni napastnik jest w areszcie. Za zabójstwo grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ponad 10 tysiącach parafii w całej Polsce odbywają się specjalne msze święte i zbiórki, podczas których wierni mogą wesprzeć chrześcijan w potrzebie. W tym roku w sposób szczególny myślimy o tych, którzy mieszkają w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, ale nie tylko, w całym Izraelu, w Palestynie, w Libanie, a więc tam wszędzie, gdzie chrześcijanie czują, że są podmiotem tego bardzo trudnego dla nich konfliktu. To wyjątkowa okazja do przypominania o trudnej sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Wymierną pomoc niosą im siostry Elżbietanki, które prowadzą w Palestynie sierociniec dla chrześcijańskich dzieci. Robimy wszystko, żeby dzieci mogły się rozwijać muzycznie, plastycznie, żeby po prostu mogły rozwijać swoje zdolności, swoje zainteresowania. Pomoc chrześcijanom z Ziemi Świętej jest możliwa poprzez stronę internetową organizacji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, na której możemy nabyć rękodzieła z drzewa oliwnego. Obecnie na świecie prześladowanych jest ponad 500 000 chrześcijan. Szacuje się, że z powodu wiary co 3 minuty ginie jeden wyznawca Chrystusa. A już za chwilę Moskwa pod ostrzałem. Dziś nad ranem doszło do największego jak dotąd ataku ukraińskich dronów na stolicę Rosji. O tym więcej już za chwilę w Ekspresie Republiki. Sprawdźmy, co jeszcze przed nami. Pompeje na południu Włoch z limitem turystów. Maksymalnie 20 tysięcy osób dziennie będzie mogło zwiedzać ruiny starożytnego rzymskiego miasta. Jeden z najlepiej znanych programów telewizyjnych dla dzieci zadebiutował 55 lat temu. Mimo upływu czasu, perypetie mieszkańców ulicy Sezamkowej nadal bawią i uczą. Niedźwiedź z amerykańskiego zoo w Colorado zdecydowanie jest fanem śnieżnej zimy. Spragniony chłodu zwierzak z utęsknieniem czekał na biały puch, a teraz ma czas na relaks. Spektakularna akcja ukraińskiej armii. 32 drony, 50 kg materiałów wybuchowych i dystans ponad 1000 km. Tak właśnie wyglądał atak na Moskwę. Dzisiejszy poranek na obrzeżach Moskwy. Ogień, alarm i wielki atak Ukraińców na wroga. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia płonących budynków. Mieszkańcy pokazują zniszczenia, jakie wywołała ukraińska ofensywa. Rosyjskie służby mówią o zestrzeleniu ukraińskich dronów, ale na moskiewskich lotniskach odwołano starty i lądowania samolotów. To największa taka akcja Ukraińców od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny. Ramo, wszystko wyniosło.
W odwecie Rosja też dronami zaatakowała Odessę. Katar wycofuje się z roli mediatora na Bliskim Wschodzie. To reakcja na stanowisko wciąż jeszcze rządzonej przez demokratów amerykańskiej administracji, która nie chce, by bojownicy Hamasu znaleźli się na terenie Kataru. Szejkowie usuwają się w cień, a konflikt narasta, pochłaniając kolejne ofiary. Nadzieją jest prezydentura Donalda Trumpa, który zapowiedział działania pokojowe. Ameryka jest sojusznikiem Izraela, ale nie chce rozlewu krwi w regionie, mówił w kampanii Trump. Pompeję zniszczyła erupcja Wezuwiusza w 79 roku, ale ruin miasta wciąż trzeba bronić w 2024, tym razem przed turystami. Ich napływ sprawił, że władze ograniczają liczbę zwiedzających do 20 tysięcy dziennie. W październiku było ich nawet dwa razy tyle, dlatego od połowy listopada wchodzą w życie restrykcje. Decyzja pomoże zapewnić bezpieczeństwo i zapanować nad tłumem chętnych, by podziwiać miasto na wschód od Neapolu, a konkretnie to, co z niego zostało. Pora na kartkę z kalendarza, a w niej opowieść o polskim królu, jego krótkim życiu i gwałtownej śmierci. Opowieść jak z rycerskiego romansu, jednak wydarzyła się naprawdę. W rolę rycerskiego barda opowiadającego o wielkich czynach wcieli się już za chwilę Marcin Bąk. Młody król Władysław, władca Polski i Węgier, nie zachował rozwagi swojego wielkiego ojca, Władysława Jagiełły. 10 listopada 1444 roku pod Warną wojska polsko-węgierskie stanęły naprzeciwko armii tureckiej Murada II. Mimo znacznej przewagi liczebnej Turków, rycerstwo chrześcijańskie poczynało sobie całkiem dobrze, rozbijając jazdę turecką. Zginął m.in. dowodzący z Pachisami Karadża Pasza. Niestety, król Władysław zaatakował potężny czworobok doborowych Janczarów, mając przy sobie tylko chorągiew przybocznych rycerzy. Po krótkiej walce Janczarzy otoczyli i zabili króla. Legenda mówi, że Władysław nie zginął, lecz w przebraniu opuścił pole bitwy i udał się na tułaczkę. Widziano go ponoć w Wenecji, widziano w odległej Portugalii, ale to chyba już tylko fantazja średniowiecznych bajarzy. Ciasteczkowy potwór, wielki ptak, Kermit Żaba. To najbardziej znane postacie z amerykańskiego programu edukacyjnego dla najmłodszych Ulica Sezamkowa. Pierwszy odcinek wyemitowano dokładnie 55 lat temu. Debiutując na małym ekranie 10 listopada 1969 roku, Ulica Sezamkowa stała się jednym z najbardziej popularnych i lubianych programów dla dzieci. Z pomocą swoich kultowych postaci, takich jak Kermit, Elmo, Bert, Ernie czy Wielki Ptak, program poruszał tematy tolerancji i przyjaźni oraz dostarczał szeroką wiedzę o świecie. Lalki wszystkich bohaterów programu zaprojektował legendarny Jim Henson. W sumie powstało ponad 4300 odcinków, które obejrzeli też widzowie w Polsce. Może nie jest to idealny chód gęsiego, ale z pośpiechu i emocji można gęsiom wybaczyć ten brak perfekcji. Te niemal 80 kaczek i gęsi zostało uratowanych z kalifornijskich pożarów. Zwierzęta podczas podróży w skrzyni przebyły szybką teleportację w bezpieczne miejsce, którym okazało się schronisko w Camarillo. I to właśnie tu gęsi będą miały dużo czasu, by nieco zdyscyplinować kaczki i nauczyć je prawidłowego sposobu poruszania się w tak licznej grupie. Temu niedźwiedziowi z Colorado zima zdecydowanie nie straszna, ale jak ma się takie pokaźne futro, to nawet przy minusowej temperaturze można beztrosko rozsiąść się w zaspie. Niedźwiadek doskonale wie, że w takim śniegu próżno szukać pożywienia, więc ochoczo wyciąga język i rozkoszuje się spadającymi płatkami śniegu. A tą wyjątkową aurą musi nacieszyć się szybko, bo już niedługo czas na długi zimowy sen. Jutro Polska pozostanie pod wpływem wyżu, a pogoda będzie zróżnicowana. Zobaczmy szczegóły. W Kobylance, w województwie zachodniopomorskim, przewidywana jest temperatura około 7 stopni Celsjusza przy częściowym zachmurzeniu. W Zelowie, w województwie łódzkim, termometry pokażą około 8 stopni, a słońce pojawi się między chmurami, tworząc dogodne warunki na spacer. W Łomży, województwo podlaskie, dzień zapowiada się słonecznie z temperaturą około 6 stopni. W Warszawie i w Lublinie spodziewamy się mgieł, które mogą wpłynąć na widoczność na drogach. To, że Ekstraklasa potrafi być nieprzewidywalna, nie jest wielkim odkryciem. Ostatnie wyniki Śląska-Wrocław przechodzą jednak wszelkie wyobrażenia. Wicemistrz jest czerwoną latarnią ligi, a jego dotychczasowe fatalne położenie jeszcze bardziej pogorszyła wczorajsza przegrana z Górnikiem Zabrze.
Jeszcze na wiosnę Śląsk był o punkt od mistrzostwa. Obecny sezon to jednak zjazd, jakich mało. Wojskowi wygrali tylko jedno z 14 spotkań, a dna sięgnęli po przegranym 0-1 meczu z Górnikiem Zabrze. Ważne jest teraz, aby wyczyścić głowy, aby popracować nad sobą, aby jeszcze bardziej się wzmocnić. Czasu na wyczyszczenie głów może niestety zabraknąć. Forma zespołu to bowiem jeden ogromny wielbłąd. Zarząd Śląska zdiagnozował, że dwa garby psujące postawę klubu tworzą właśnie Jacek Magiera oraz dyrektor sportowy Dawid Balda. Obaj panowie są blisko utraty swoich posad. W kryzysie, choć już mniejszego kalibru, jest również Manchester City. Obywatele przegrali z Brighton 1-2 i tracą już 5 oczek do lidera z Liverpoolu. Wspomniana ekipa The Reds nie poniosła porażki już od połowy września. Wczoraj natomiast pokonała Aston Villa 2-0. Tymczasem za oceanem amerykańską MLS podbijają nasi rodacy. Wczoraj bramkę dla LAFC, która dała awans do ćwierćfinałów rozgrywek, zdobył Mateusz Bogusz. Dziś natomiast to samo uczynił Bartosz Slisz. Pomocnik ustalił wynik starcia z Interem Miami na 3-2, zostając MVP całego meczu. Smaczku dodaje fakt, że Polak utarł nosa Leo Messiemu, który miał chrapkę na kolejne trofeum w bogatej karierze. Centrum Informacyjne Rządu opublikowało dziś komunikat, w którym przekazano, że Donald Tusk przeszedł planowany zabieg medyczny. Do pełnienia obowiązków służbowych premier ma powrócić w środę. We wpisie nie sprecyzowano jednak, o jakim zabiegu mowa. Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że premier Donald Tusk przeszedł planowy zabieg medyczny. Wróci do pełnienia obowiązków służbowych w najbliższą środę. Oznacza to, że premier Donald Tusk najprawdopodobniej nie weźmie udziału w oficjalnych obchodach Święta Niepodległości. Drodzy Państwo, to jeszcze nie koniec. Warto pozostać z nami, bo już za chwilę na naszej antenie Ekspres Republiki Plus, a w nim... We Francji aż wióry lecą. Międzynarodowe zawody drwali. Banan, ściana i srebrna taśma. Cena tego dzieła szokuje. Tenisistka Coco Gauff wygrała i pobiła rekord świata. Do zobaczenia za chwilę. Bądźcie Państwo z nami.